Mama? Rej! Kochaniutki! Słyszysz mnie? Głos twojej matki odbija się od twoich bębenków. Słyszysz ją wyraźnie. Jakby stała obok ciebie, jakby szeptała ci prosto do ucha. Rozglądam się nerwowo w lewo i w prawo, jakby mogła tu być, jakby to było możliwe, że stoi tuż obok mnie, ale przecież wiem, że nie może tu być. Jest... No, mają pan piket, jak... Kurwa, co się dzieje? Patrzę z niepokojem w czarne okna, za którymi nie widać nawet błysku pojedynczej latarni. Rozglądam się nerwowo w pomieszczeniu. Musiałem się przysłyszeć. Przyspieszam kroku i Fred poszedł na lewo. Przejrzeć pomieszczenie na lewo. Czy widzisz światło jego latarki? Światło latarki, którą ma włączoną w telefonie. Oświetla sobie coś przy ścianie i słyszysz brzdęk wytrychów, gdy grzebie tam, gdy czymś się zajmuje. Ale gdy przecinasz ten salon, to słyszysz coś jeszcze. Głośny rumor, który rozlega się gdzieś na klatce. Jakby coś upadło, a później jakby coś było ciągnięte po schodach. Coś ciężkiego, jakieś kamienie. Trudno ci określić bliżej, co to może być, ale najpierw głośny huk, później odgłos jakby ciągnięcia, jakby szurania i później narastający odgłos poruszania się czegoś. Powoli, ale w sposób, który wydaje masę dziwnych, zgrzytających dźwięków. Rej! Kochanie! Kurwa, czy go popieprzyło? To radio? Czy mógłbyś pójść do kuchni? Czy on włączył radio? Nie ma czasu. Ktoś zbliża się w klatce schodowej. Przyspieszam kroku, ale zmieniam kierunek. Rej! Chciałabym, żebyś poszedł do kuchni i wziął nóż. I jeżeli możesz, to chciałabym, żebyś odkroił mu twarz. Zrobisz to dla mnie, kochaniutki? Ostatkiem sił powstrzymuję wrzask, żeby nie wydrzeć się na Freda, żeby kurwa wyłączył to radio. Ktoś się zbliża. Szybkim krokiem gaszę, zasłaniam telefon. Rej, nóż z kuchni. Teraz. Głos twojej matki zmienia się. I to już nie jest głos twojej mamy. Jest wzmocniony i coś z nim jest nie tak. Są ciągle jakieś pojedyncze wibracje, które sprawiają wrażenie, jakby była tam z tyłu, gdzieś ukryta za tymi dźwiękami. Ale koniec końców nie brzmi już jak twoja matka. Albo odkroisz mu twarz, albo odkroisz sobie twarz. Wybieraj. Kurwa, czy ja to słyszę naprawdę? Stoję w połowie korytarza między pokojem, gdzie wydaje mi się, że jest Freda, a drzwiami wejściowymi i ten dźwięk jest tak wyraźny. Ja nie mogę tego słyszeć, kurwa. Słyszałem, że w stresie... Nie, to jest niemożliwe. Moją matkę ma pan Piket. To jest stres, to jest ten cały pieprzony dzień, to jest to studio zakrwawione, to jest... Kurwa, trzeba zamknęliśmy drzwi, nie zamknęliśmy drzwi. Nie zamknęliśmy drzwi, trzeba zamknąć drzwi, zaraz ktoś tu wejdzie. Fred, gmerasz wytrychami przy tym sejwie. Raczej prosta konstrukcja. Kilka razy na pewno coś takiego robiłeś, ale mimo wszystko rzuć proszę na włamywacza. Ja wszędzie się wkradnę. Pełny sukces. Na pewno robiłeś ten zamek. Może kilka razy. Rzeczywiście to musi być jakaś prosta konstrukcja. Kilka sekund. Słyszysz pyknięcie, kiedy zatrzaski puszczają i chwytasz za klamkę, a ta po prostu ci ulega i otwierasz drzwiczki. Może to jest moment, w którym słyszysz, że Rej coś do siebie mówi w salonie, może do ciebie, może o coś pyta, ale w tym momencie nie słuchasz go, bo zaglądasz do środka i w środku niemalże nic nie ma. Nic poza małym, czarnym pudełkiem. Takim typowym, w którym trzyma się biżuterię. Ciekawe. Wyciągam rękę do przodu, chwytam go i łapczywie otwieram.
środku znajduje się naszyjnik z pereł. Jackpot. I wrzucam go do kieszeni. Bez wątpienia. Perły są duże i z całą pewnością powinieneś wyrwać za to niezłą sumkę. Opakowanie też biorę. I podchodzę do biurka i wrzucam je gdzieś do jakiejś szuflady w biurku. A safe zostawiam po prostu otwarty, jak był. Tak jak gdyby nigdy nic w nim nie było. Rzucasz okiem jeszcze na te dokumenty, na tą teczkę. Wyrzucasz to opakowanie. A Ray, w tym czasie, rzuć proszę na trzymanie się w garści. Porażka. To są rzuty, które lubię. Ray, twój wybór. Albo on, albo ty. Zdecyduj. Słyszysz głos, który narasta, który wydaje się wibrować w twojej głowie, który zdaje się wdzierać w środek ciebie i który żąda, żebyś to zrobił. I ty masz od razu świadomość, że musisz to zrobić, bo to tak bardzo boli, kiedy to wchodzi ci do głowy. I Ray, chyba nigdy czegoś takiego nie czułeś. Zatrzymujesz się w połowie tego salonu, mimowolnie chwytasz się za głowę. Ten głos, ten pojedynczy głos twojej matki najpierw staje się głębszy, cięższy, jakby się zmieniał, a później zamienia się w dziesiątki dziwnych szeptów, które zaczynają wibrować w środku ciebie i chcą, żebyś zrobił krzywdę twojemu partnerowi. Żebyś nakarmił wielkiego pożeracza. I albo to zrobisz nim, albo to zrobisz sobą, bo taka jest jego wola. Kurwa, przecieram twarz. Spoconą mokrą twarz. Pojebało mnie, rzuciłeś. To stres. Ale kurwa, może to nie jest stres, może to podświadomość. Podświadomość mówi mi i kurwa, pikiet nie odda mojej matki. Dlaczego słyszę moją matkę? Kurwa, Fredowi odpieprzyło. Teraz mi odpieprze. Jakby on albo ja. Kurwa, tam nie ma nikogo na korytarzu. Po prostu to są nerwy. Widziałem, jak ludzie tracą kontrolę. Dobra. Spokojnie. Nie wiem kiedy, bo szedłem. Próbujesz się uspokoić, ale nie ma takiej opcji. To coś wibruje w twojej głowie i ty zdajesz sobie sprawę w tym momencie, że masz dwie opcje. Albo pójdziesz i zrobisz krzywdę Fredowi, albo zrobisz w tym momencie krzywdę sobie. Pożeracz, który siedzi w twojej głowie, ten głos pragnie krwi. Musisz zdecydować. Ray próbuje się uspokoić. Próbuje. Nie wiem w którym momencie, ale stoi przy zlewie i zanurza głowę pod otwarty strumień zimnej wody płynącej z kranu, ale to zupełnie nie pomaga. I zdjął bluzę, przechodzi w prawo, w lewo, kręci się po tej kuchni i w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że ten głos, cały czas głos, słyszy głos i nie wie, jak to się stało, ale stoi z nożem pod drzwiami pokoju, tam gdzie jest Fred. Kurwa, Fred, wyłącz radio! Zamknij dupę, kurwa! Wchodzę powoli, oglądam się za siebie. Jeżeli Fred mnie spostrzeże, zobaczy, że jestem cały mokry. Twarz, włosy, woda kapie pod koszulku, bluzę gdzieś zdjąłem. Za paskiem jest pistolet, a w ręku nóż kuchenny? Taki duży, do mięsa. Nie widzisz, że pracuje. Co ty, kurwa, odpierdalasz? Fred, wyłącz, kurwa, to radio! Wyłącz to radio! Usłyszą nas! Jakie radio? Popierdoliło cię, kurwa, znowu? Uspokój się! Kurwa, rozumiesz, co do ciebie mówię? Zamknij się! Podchodzę, grując nad nim tężyzną. Wyłącz, kurwa, to... Wyłącz, ty... Słyszą nas, są... Rozumiesz? Na klatce ktoś... I teraz, Fred, gdy... Ray ci zwraca na to uwagę, to rzeczywiście słyszysz głośny hałas, który dobiega zza drzwi mieszkania. Jakby coś wspinało się do góry, jakby coś było ciągnięte do góry. Głośny hałas przetaczanych kamieni, rysowanych marmurowych płytek,
obijania się o ściany. Tak jakby ktoś pijany wchodził po schodach i niósł wielką szafę, pianino, które po prostu na każdym stopniu się obija o barierki, o ściany, o stopnie schodów. Zamknij się, kurwa, przestań się drzeć, nie ma tu żadnego radia. Pojebało cię już do końca? Cicho! Rej rzuca nerwowe spojrzenia raz za razem za siebie, jakby słuchał, jakby ktoś do niego mówił, wołał i rozpraszał jego uwagę. Ale w pewnym momencie... Wbij mu ten pieprzony nóż! Uspokaja się i patrzy na ciebie chłodno, spokojnie, bardzo spokojnie. Zimnym spojrzeniem mierzy całą sylwetkę Freda. Kurwa, głupi jesteś? Czy jest na przykład szansa, że ten naszyjnik wystaje ci z kieszeni? Chuja tam, ja jestem w tym dobry. Nic nie widzisz. Co ty tu robisz? Zamknij się. A co mam kurwa robić? Papiery przeszukuję. I otworzyłem sejf, w którym nic nie ma. Jak nic nie ma w sejfie? Co? Znowu szobrujesz? Znowu kurwa podpierdalasz rzeczy? Spokój. A twoje się, córka? Na chuj drzesz mordę. Odetnij mu twarz. Piket. Bij pod brodę i przeciągnij ostrzem. Robię jeszcze pół kroku w jego kierunku. Zrób. Jestem teraz już naprawdę blisko. No to ja w takim wypadku się cofam, pierdolę. Nie będziesz mi kurwa wąchał mojego oddechu. Piket ma twoją córkę, a ty co? Kurwa sejfy przeglądasz? Nie kurwa. Sram w gacie, kurwa, i wycieram to tymi papierami. No pojebało cię. A gdzie mają chować ważne informacje, jak nie w sejfie? Po co cię Piket przysłał tutaj? Masz mnie pilnować? Masz mnie pilnować, kurwa? Ty kurwa... Pomogłeś mu? To było przedstawienie, kurwa, rano? Ty kurwa, od wczoraj pracujemy, pajacu. Chcieliśmy go opierdolić na gruby hajs. I co mam go, kurwa, pilnować? Po tamtym mieszkaniu ci coś się, kurwa, piąta klepa odkleiła? Kto, kurwa, wygadał? Nie miał szans się dowiedzieć. Zamknij się, idioto! Zamknij się, idioto! Robię pół kroku w jego kierunku. Cofam się pół kroku. I wyciągam broń. Zamknij się, kurwa! Ktoś idzie, nie słyszysz? Teraz ci, kurwa... Broń na mnie wyciągasz? Teraz ci, kurwa, na brudy się zebrało? Broń na mnie wyciągasz? Teraz ci się, kurwa, na brudy zebrało? Co zrobiłeś tego podsłuchującego? Po co tego typa zamordowałeś? Czemu, kurwa, go udusiłeś szelikiem? Czemu to zrobił? Zrobił to specjalnie. Jest z nim. Czemu rozjebałeś tego, kurwa, gościa, który mnie zaatakował tym jebanym mieczem? Popierdoliło cię też? No, kurwa, robota jak robota. Pierwszy raz kogoś odjebałeś? Pierwszy raz kogoś odjebałem? Kurwa, ale ten mógł nam coś powiedzieć. Zamknij się, kurwa! Co ukrywasz? Zamknij się! Po prostu się zamknij! Podchodzę do niego szybko i łapię go wolną ręką. No, chciałbyś, kurwa. Próbuję się wycofać jak najdalej. Rej, inicjujesz, więc rzuć na przemoc. Sukces z komplikacjami. Łapiesz Freda. Nie wiem, jaki miałeś zamiar. Czy wbić mu ten nóż w oko? Tak jak ten gościu w łazience? Przecież to dobre miejsce jak każde inne. Może idealne, może najlepsze. Ach, może po prostu go rozciąć i wyciągnąć wszystko, co czerwone i długie w nim. I zjeść to, albo zabrać do pożeracza. I może Fred zauważyłeś, że w momencie, w którym chwycił cię za bark, kiedy jego twarde, silne palce zacisnęły się na twoim ciele, może zauważyłeś nóż w drugiej ręce, który właśnie, co on zamierzał z nim zrobić? Zaczął go podnosić, ale w tym momencie drzwi za twoimi plecami, Ray, z hukiem wlatują do środka. Zatrzymujecie się. Ty trzymasz nóż w ręku. Fred, sięgasz po pistolet. Obydwaj jesteście spleceni, gotowi do walki, ale momentalnie paraliżuje was ten głośny huk, który trzęsie całym mieszkaniem. I obydwaj oglądacie się w stronę salonu. Ale tam jest ciemność. I przez chwilę, przez bardzo krótką chwilę, nie słychać nic. Nic poza waszymi oddechami. Jeżeli Ray przestał mnie atakować, to staram się jak najszybciej wstać i odejść od niego, kurwa, na drugą stronę. Teraz jak ktoś wypierdolił drzwi, to i tak wie, że tu jesteśmy, więc czas na rozwałkę, no co innego. Walka o życie. A jeżeli ten pajac zacznie coś, kurwa, znowu robić, no to go rozpierdolę i tyle, no. Będę musiał go, kurwa, ściągnąć jego truchło po schodach.
albo zostawić gdzieś w śmietniku. Piździe to mam. Ale patrzę, co Ray robi. Jeżeli mnie nie puści, no to się kurwa przekona, że ze mną nie jest tak łatwo. Myślę, że w tej sytuacji Ray wniosek, który może wyciągnąć, to jest taki, że nakrył Freda i co, przyszli mu z odsieczą, z pomocą? Kurwa, najlepiej nie puszczać Freda i użyć go jak tarczy, ma nóż w ręku. Odwrócić się przodem do drzwi, ale zasłonić Fredem, którego trzyma, tylko Fred ma broń palną w dłoni. I... No to zaraz się przekonasz, pajacu. Czy byłbym w stanie na przykład mu ją wytrącić? Pierwsze, co widzicie, to mała dziecięca rączka, która powoli, palec po palcu, zaciska się na futrynie drzwi. A chwilę później kolejna, wyżej. Widzicie, jak małe, drobne paluszki wczepiają się w drewno. A później suną wzdłuż tej futryny, jakby były wężem. I to jest moment, w którym widzicie, że ręka jest nienaturalnie długa. Opuszcza się po futrynie na podłogę i powoli kieruje się w waszą stronę. W tym samym momencie pojawiają się kolejne dłonie. Jedna, druga, trzecia, czwarta, które powoli wczepiają się w drzwi. I pierwsza twarz kobiety, przynajmniej do połowy, tam, gdzie jest wtopiona w tą wielką masę cielska. A obok niej kolejna, i kolejna, i kolejna, i kolejna, i kolejna. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Wszystko splecione w dziwnym, cielesnym koszmarze, który oblepiony jest żwirem i ocieka śluzem. To coś ma 2, może 3 metry i wygląda jak rozlana, bagnista kupa mięsa, która powoli sunie w waszą stronę. Twarze, każda z nich wykrzywia się w dziwnym, przerażającym krzyku, jednak nie wydaje żadnego odgłosu. I to coś powoli, nieśpiesznie idzie w waszą stronę. A Ray, ty nagle słyszysz znów głos mamy w swojej głowie. Rzućcie na weźcie się w garść. Wygrywam z tobą, mistrzu. Ten pełzający koszmar powoli, bardzo powoli, nienaturalnie powoli sunie w waszą stronę. Jesteście w tym ciasnym, małym pomieszczeniu, z którego w tym momencie macie tylko jedną drogę wyjścia. Przed siebie. Ale ta droga w tym momencie jest zagradzana przez to coś, co wlewa się do pomieszczenia. Przez tą kupę mięsa. Ray, trzymasz Freda, ściskasz ten nóż i słyszysz głos swojej matki, która żąda, żebyś odciął mu twarz i nakarmił pożeracza. Fred! Patrzysz na to i... Kurwa! Co to jest? Ja pierdolę, kurwa! Daj mi ten nóż, pajacu! I wyciągnę, biorę od niego ten nóż. Jestem w tym momencie, nie zastanawiam się, co to faktycznie jest, bo dla mnie może jestem trochę, kurwa, naćpany, może trochę weszło mi na psychę, jeszcze ten wielki facet Ray się rzuca na mnie, nie wiem, o co chodzi. Trzeba działać. Więc staram mu się wyrwać nóż z ręki, biorę go i po prostu, jeżeli cokolwiek się zbliża zbyt dużą prędkością, dziabię to nożem. Nie wiem, co to jest, ale tu się dzieje jakieś chore gówno. To na pewno. A przed chorym gównem trzeba się bronić. Ray, albo sobie odpiszę 4 punkty ze stabilności i przez resztę sceny reagujesz stosownie do tego, albo odpiszesz 1 punkt ze stabilności, ale musisz złożyć ofiarę pożeraczowi, żeby móc odzyskać nad sobą kontrolę. Czuję się w sytuacji bez wyjścia. Myślę, że Ray, któremu nie wyszedł test wcześniej, jest już roztrzęsiony, wymawia sobie, że to jego podświadomość go uprzedza o tym, że Fred jest nasłany przez Piketa, żeby go pilnować, a teraz jeszcze coś takiego się pojawia i go rozpierdziela totalnie. Najbardziej
sensowne byłoby to, żeby pchnął Freda po prostu w tym kierunku. Nie wiem, czy jakby nóż jest... Mama każe nożem, ale czy to jest kurwa tak istotne? Jest dużym, wielkim facetem, a tu idzie coś obrzydliwego, pełznie. I chyba powinien złapać... Poza tym nie masz noża, nawet nie wiesz kiedy, nie zorientowałeś się, ale Fred po prostu wyrwał ci ten nóż z ręku i właśnie robi krok, dwa naprzód w stronę tego czegoś. Może zaciska mocniej rękojeść noża i tego Drake nie jest świadom i próbuje sobie oczy wydłubać tym nożem i dopiero kapuje się po chwili, że nie ma noża, więc wiesz, bierze i przerażony próbuje sobie sam nożem wydłubać oczy i nie wiem. Drapie paznokciami po twarzy i przez łzy krzyczy: mamo, mamo, przestań, nie chcę, mam... Fred, ty słyszysz przerażający krzyk za swoimi plecami, kiedy Ray wpija swoje palce w twarz, zaczyna szarpać skórę, zatapiać pazury w ciele i zrywać pojedyncze płaty, które pewnie gdybyś się odwrócił, wywołałyby w tobie strach i obrzydzenie, ale w chwili obecnej słyszysz tylko jego przerażający krzyk. Trochę bólu, trochę oskarżenia w stronę matki. I myślę, Ray, że ten ból, który wywołujesz, te rany, które zadajesz sobie, zaznacz sobie jedną ranę, ale ból, który czujesz, zaczyna sprawiać, że twój mózg zaczyna inaczej pracować, że ta mgła, która zaczęła go otaczać, te głosy, które zacząłeś słyszeć z tyłu głosu, one gdzieś odchodzą, zaczynają się rozpływać. Ciągle tam są, ale są przyciszone i tracą na sile i po chwili dociera do ciebie, że jesteś w tym mieszkaniu, że wszędzie jest ciemno, że to i przed tobą wynaturzenie, które jest wyrwane z najgorszych możliwych koszmarów, że Fred właśnie kieruje się w stronę tego czegoś z nożem i ból, twarz, cała twarz cię piecze, czujesz mokre plamy, które zaczynają po niej spływać, ale ból nigdy chyba jeszcze nie był tak bardzo otrzeźwiający. Fred, jaki masz plan? Chcesz się na to rzucić? Chcesz to ominąć? Chcę rzucić na asa w rękawie. Proszę cię bardzo. Pełen sukces. Wiem, jak uciec i poznaję słabość mojego przeciwnika, czyli tej istoty. Zakładam, że ona jest jedna. Tak, istota jest jedna. A więc pierwsza rzecz. Zatrzymujesz się w połowie kroku. Już dzieli cię odległość może 1,5 metra, może mniej od tego czegoś, od tych pierwszych małych, dziecięcych rączek skierowanych w twoją stronę, ale momentalnie się zatrzymujesz, bo przecież gdy wchodziłeś tu, to rzuciłeś okiem na okno i za oknem były te schody przeciwpożarowe i przecież to jest najlepsza opcja. A druga rzecz. Twój telefon, latarka. Ciągle masz ją włączoną i był taki moment, gdy pasmo światła padło na to coś i mógłbyś przysiąc, że jedna z tych twarzy dziwnie się wzdrygnęła, a chwilę później, gdy przesunąłeś promieniem światła, druga, tak jakby to coś nie lubiło światła. A Ray przecież przed chwilą mówił, że przecież wszędzie pogasły światła. Chuj z Rayem. Odbiegam w stronę okna, powoli otwieram drzwi i staram się odblokować jedną ręką. Nie ma czasu na powolne działanie. Teraz albo nigdy. Znaczy, no próbuję po prostu otworzyć drzwi. Okno, przepraszam. Otworzyć okno, ale z drugiej zaś strony nie chcę dać się złapać za kaptur temu kurwa czemuś, więc... Rzucaj na działanie pod presją. Szarpiesz się z tym oknem, jest zablokowane. Chwilę ci zajmuje, kurwa, rozpracowałeś dzisiaj sejfy, zamki, a nie możesz otworzyć zamka, bo palce ci się trzęsą, kiedy to coś jest za twoimi plecami, kiedy Ray krzyczy z bólu. I jest taki moment, że już masz wrażenie, że słyszysz to coś, kiedy zamek puszcza, ale jednocześnie, gdy szarpiesz, to schowałeś ten naszyjnik do kieszeni, ale może gdy działasz tak szybko, gdy w pośpiechu działasz, on ci upada, nie wiem, czy słyszysz, czy orientujesz się, czy czujesz, jak ciężar w twojej kieszeni nagle znika. Twoja decyzja, czy sięgniesz po niego, czy po prostu ruszysz w stronę tego okna, ale to podrywa się do góry, kiedy je podnosisz i droga wyjścia jest przed tobą, stoi przed tobą otworem. Wystarczy dać kroka. Minuta 37. Lance Raymond. Pierwsza walka o tytuł mistrzowski młodzieżowy. Pierwsza runda. Klęczę. Przed chwilą leżałem. Pierwszy raz ktoś mnie znokautował.
Ciężko oddycham. Pot, krew chyba, zasłania widok. I patrzę. Patrzę na ten pokój, patrzę na tą obrzydliwą bestię. Patrzę, jak Fred przeskakuje sprawnie koło niej i kieruje się do salonu, tam gdzie były te schody pożarowe. I kurwa, nie mogę uwierzyć, ale jednocześnie dociera w tej chwili wyciszenia absolutnego do mnie obraz tego gościa, tego kurwa przerażającego typa, który miał wbity ołówek w oko, a mimo to robił coś tej swojej dziewczynie nożem po twarzy i głos mojej matki, która każe mi zrobić to samo Fredowi. I pożerać jest, ja słyszałem pożerać, przecież on to krzyknął, on to wtedy krzyknął, że pożerać mu każe. Ja słyszę moją matkę mówiącą, że pożerać, żebym oddał twarz Freda. I o ile to jest straszne i przerażające, to układa się w jakąś spójną całość w głowie Reja. Potwór, kurwa, czymkolwiek jest. Demonem? Bogiem? nic dziwnego, że Bóg nigdy nie odpowiadał na modlitwy matki ani moje, jak błagaliśmy, żeby ojciec przestał, jeśli to jest Bóg. Zrywam się na równe nogi, ledwo widząc przez pod łzy krew sączącą się z twarzy. Łapię to ciężkie biurko zawalone listami i pcham w kierunku drzwi. Chcę staranować to coś i wydostać się stąd, uciec jak najszybciej. Staranuję to biurkiem i ucieknę za Fredem, za tym szczurem cholernym, który zawsze się wymknie. W takim razie zdecyduj. Działanie pod presją albo przemoc. Rzucam pod przemoc. No to rzucaj pod przemoc. Sukces z komplikacjami. Mam dwa poziomy stresu, przypomina mi jedną ranę w tej chwili. Na pewno otworzysz sobie drogę, na pewno wepchniesz to biurko w tą istotę i na pewno osiągniesz to, co chcesz osiągnąć, ale po drodze stanie się coś jeszcze. Tracę broń. Okej, dla mnie jest okej. Chwytasz za biurko i może ten pistolet, który miałeś w ręku, chwilę po tym, jak przecież Fred zabrał ci nóż, to sięgnąłeś z powrotem po broń, chciałeś do niego strzelić, chciałeś do siebie strzelić, nieważne. Może w którymś momencie upadł po prostu na podłogę, chwyciłeś biurko, zaparłeś się i z wrzaskiem pchasz to przez cały pokój, a następnie salon. Widzisz, jak to coś kieruje się w stronę Freda, który stoi przy samym oknie i... Fred, wychodzisz przez okno, czy bierzesz naszyjnik? Jestem szczurem, jak jest kurwa nie tak, to spierdalam. Więc właśnie pakuje się przez okno, nie ogląda się, czy ty wyszedłeś, czy z tobą jest wszystko okej, okay. Po prostu przekłada nogę, widzisz, jak jest w połowie, a te małe rączki w połączeniu z dużymi, które mogłeś przysiąść, że jeszcze ich przed chwilą nie było i te rozrzeszczane twarze, które nie wydają żadnego głosu, które kierują się w jego stronę, a ty pchasz to biurko z wrzaskiem i wpychasz się w to coś i uderzasz w ścianę, wbijając i tą całą masę. Mógłbyś przysiąść, że słyszysz głos uderzanego mięsa, które obija się o ścianę i no właśnie, spodziewałbyś się jakiegoś wrzasku, bólu, cierpienia, ale nic poza tym. Słyszysz po prostu dźwięk, który kojarzy ci się z niedzielnym obiadem, kiedy matka przygotowywała steki dla ciebie. A później ta masa zaczyna się przelewać i masz tylko chwilę na kolejne działanie. Bliżej do okna czy do drzwi wyjściowych? Wszystko jedno. Uciekam, kątem oka dostrzegam, że tam gdzieś leży broń, z której zabiłem przecież człowieka, na której są odciski palców. Nie ma czasu jej zabierać i rzucam się, nie dbając o to. Zresztą bluza, w bluzie przecież został portfel. Portfel też z dokumentami tego gościa, którego zastrzeliłem. Kurwa, ale to jest zupełnie nieważne, kompletnie o tym w tej chwili nie myślę. Tylko rzucam się panicznie do ucieczki, wyobrażam sobie, że drzwi wejściowe stoją otworem wyważone i... Drzwi wejściowych nie ma, są gdzieś kilka metrów od samego wyobrażam wejścia. Sobie, że są bliżej i na pewno, że potwór jest między mną, a tam, gdzie uciekł Fred, więc raczej rzucam się do tych drzwi wejściowych, biegnę zaskakując po kilka stopni naraz na trzecim piętrze, poślizguję się, spadam turlając się w dół, ale nie zatrzymując się, od razu się podnoszę i biegnę dalej. Kilka razy niemal się przewróciłeś o kamienie, które są rozrzucone po stopniach schodów.
ciemnościach nie widzisz, na co następujesz, ale czujesz twardy gruz, który przetacza się po twoich stopach, który potrącasz, który spada razem z twoimi kolejnymi krokami i odbija się od ścian i stopki. Ale nie zwracasz na to uwagi, po prostu biegniesz na dół. I biegniesz po omacku, bo na klatce schodowej nie pali się światło. Kiedy tu wchodziliście, to fotokomórki zapalały światło na pół piętra, później na piętrach, ale w tym momencie biegniesz po omacku, bo klatka jest zalana ciemnością. Jednak trzymając się barierki, odpychając od ścian, kilka razy, może nawet wpadając na jedną ze ścian, dobiegasz na dół. Ty, Fred, w tym czasie słyszysz krzyk Reja w mieszkaniu, później odgłos biegnięcia i wszystko się urywa. Gdy schodzisz w dół po tych metalowych stopniach, może jest taki moment, gdy się obracasz jeszcze i patrzysz w okno i masz wrażenie, że dostrzegasz niewyraźny ruch na górze. Może twarz chłopca, smutnego, zapłakanego chłopca, ledwie widoczną w tych ciemnościach, które cię otaczają. Patrzy za tobą tęsknie, a chwilę później znika gdzieś wewnątrz mieszkania. Schodzisz na dół. W tym momencie jesteś już spokojny. Spokojny jak nigdy. Na samym końcu musisz opuścić drabinę. Chwilę to trwa i gdy to w końcu udaje ci się zrobić, to widzisz, jak z klatki schodowej wybiega Ray. Jego twarz zalana jest krwią. Skóra poszarpana. Widzisz szał w jego oczach, przerażenie, a chwilę później on dostrzega ciebie. Obaj jesteście na ulicy. Światła są zgaszone, a wokół panują ciemności. Wasze auto jest kilkanaście, może kilkadziesiąt metrów dalej. Turlam się po masce samochodu zaparkowanego przed wejściem do budynku i wybiegam na środek jezdni, nie patrząc na lewo i prawo. Staję i patrzę na ten budynek przez sekundę, jakby czekając, że te ręce wystrzelą z ciemności, mnie pochwycą i wciągną z powrotem. Ale chyba nie, chyba mam jeszcze chwilę i w tym momencie dostrzegam wzrok Freda i rzucam się pędem w kierunku samochodu, jak najszybciej. Nie czekając na to, co Fred zrobi. Biegnę, ale nie wiem, czy będę chciał wsiąść do tego samochodu. Jestem chorym pojebem. Ja rozumiem, kurwa. Każdy z nas ma swoje za uszami taki biznes. Ale to, co on właśnie odpierdolił, to w ogóle przechodzi ludzkie pojęcie. Do cholery, no. Jak jesteś z kimś, kurwa, w zbrodni, to jesteś jak dżentelmen dla tej osoby. Najwyżej można kogoś opierdolić, że źle robi. Ale żeby się, kurwa, z łapami rzucać? Gdzie on chce zbudować zaufanie? Jeszcze se, kurwa, twarz poruł. Dobra, chuj z tymi potworami, chuj z tym, co było na górze. Nie wiem, co tam było. Nie chcę teraz o tym myśleć. Biegnę za nim, ale jeżeli się, kurwa, na mnie krzywo spojrzy, to go, kurwa, odstrzelę na miejscu. I ruszasz w kierunku samochodu, widzisz, że Ray zdążył już tam dobiec i szarpie się z klamką, maca po kieszeniach, szarpie z całej siły za klamkę samochodu, ściąga koszulkę, owija wokół łokcia i zaczyna walić z całej siły w szybę od strony kierowcy, nie rozglądając się, tylko ewidentnie próbując się włamać z własnego samochodu. Ray! Kurwa! Co ty robisz? Kurwa, kluczyki gdzieś wypadły mi kluczyki! Kurwa, weź otwórz te drzwi! To kurwa napierdalaj tym łokciem! Zaczynasz obszukiwać kieszenie, kurtkę, bluzę. Nie, bluzy nie ma. Szukasz po kieszeniach koszuli. Nie ma. Ale jest, w końcu sięgasz ręką do spodni i rzeczywiście są kluczyki. W całym tym stresie myślałeś, że je zgubiłeś, że zostały na górze, ale nie, to pistolet, kurwa, ten pistolet z twoimi odciskami palców, kurwa mać. Ale sięgasz ręką do kieszeni, wyciągasz kluczyki, otwierasz zamek, obydwaj wsiadacie do samochodu, odpalasz. Już masz dziwne wrażenie, że silnik nie będzie chciał zadziałać, że zgaśnie, że w ogóle nie zapali się, jak te wszystkie latarnie dookoła. Ale kiedy słyszysz pomruk pracującej maszyny, to chyba oddychasz głośno i bez wahania wciskasz pedał gazu i ruszasz. A kiedy samochód zdąży przejechać kilka metrów, to nagle obaj macie wrażenie, jakbyście wynurzali się spod zimnej, ciemnej tafli wody.
momentalnie światła latarni obok was rozpalają się światłem. Nagle wydaje wam się, że głosy, które wydaje świat, ulica, samochód, Fred czy Ray siedzący obok siebie, to wszystko nagle nabiera innego wymiaru. Tak jakby wcześniej wszystko było w mono i nagle się zrobiło stereo. Przychodzi was zimny dreszcz, gdy przekraczacie tą dziwną, czarną granicę. Ale chyba nie ma czasu, żeby o tym w tym momencie porozmawiać, bo Ray, przyciskasz pedał gazu, może jeszcze rzucasz okiem we wsteczne lusterko, patrząc na ten wielki gmach apartamentowca i to, co tam zostawiliście. Jedziecie. Z krzaków pobliskich dochodzi odgłos wymiotującego Reja. Klęczy, nachylony i wymiotuje dobre 3-4 minuty. Wygląda chyba, że już opróżnił całą zawartość żołądka i ciężko dyszy, odwrócony do ciebie plecami. Na poboczu drogi przy jakimś parku, przy którym bez słowa zatrzymał w samochód i wybiegł, wymiotując na trawę i krzaki. Fred! Odwraca się w twoim kierunku i widzisz, że na twarzy krew zaschła już. Brzydkie strupy wymieszała się z brudem i wygląda jak lump, nie? Gdzie mu do elegancji cechującej pracowników pana Piketa. Wygląda jak zwykły lump mieszkający na tutejszych śmietnikach, nocą wypełzający na żer. Koszula jest podarta, on jest cały brudny, twarz przerażona i wymęczona. Fred, co to było? Kurwa, to jak z tych obrazów, Fred? Po pierwsze, spokój się. Po drugie, nigdy kurwa więcej nie podnoś na mnie ręki. Jeżeli nie chcesz się kurwa rano obudzić z nożem w brzuchu, rozumiesz? Nigdy. Po trzecie, nie mam kurwa pojęcia, co to było. Ale mam na to pomysł. Jeśli widzieliśmy to samo, to przyznam szczerze, że słyszałem coś kiedyś o zbiorowych halucynacjach. Masz jakieś zadrapania na rękach? Kurwa, Fred, ale jakie halucynacje? Czy to... Tam była moja matka, rozumiesz? Tam była moja matka. Ona mówiła do mnie i... Spizgałeś się jak świeżak na robocie. Fred, czy ty widziałeś to, co ja widziałem? Kurwa, no oczywiście, że widziałem, ale ja to... Kurwa, co ja mam ci powiedzieć? Spizgałeś się jak świeżak na robocie. Pierdolę to, co się pojawiło potem. Ja mówię o tym, co było wcześniej. Jakie radio? Kurwa, nie wiem. Nie wiem, nie radio. Tam była moja matka i ona do mnie mówiła. Rozumiesz? Co, bo rozjebałeś typa, to ci odwaliło. No dobra, ale kurwa... Ona wierzy w Boga, wiesz? I ona zawsze wierzyła w Boga i ja też wierzyłem, ale ja nie wiedziałem, że to tak wygląda. Ja... Kurwa, Fred. Myślisz, że coś po nas przyszło? Czy to jest przez to wszystko, co my zrobiliśmy? Czy to byli ci ludzie? To ci ludzie, których my skrzywdziliśmy? Oni wrócili teraz po nas? Siadam na masce samochodu i łapię się trochę tak za głowę, za ręce, na takim półskuleniu. Wciąż jednak mając gdzieś prawe oko w stronę krzaków, w których siedzi Ray. Wiesz, że to był mój pierwszy pomysł? Że to piekło po nas przyszło? Że odjebaliśmy tak dużo, że to nawet sama śmierć się o nas upomniała? Samo piekło? Szczerze nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu zasnę w ciemnym pokoju od... Ale... Nie wiem, czy pamiętasz. Wtedy
wtedy tego po prostu nie zauważyłem, bo wiesz, przed chwilką pan wielmożny kurwa darował mi życie. Piket darował mi życie. Więc nie patrzyłem na to. Ale na samym początku, nie wiem czy ty to widziałeś, kiedy on zlecał nam to pierdolone zadanie, jak się okazuje samobójcze, bo nie wiem, no przyszło po nas piekło, to jest kurwa moje jedyne wytłumaczenie. To on tak miał taką dziwną poświatę, zauważyłeś to? Piket? No? Rej, siedzi na ziemi teraz z nogami przed sobą, jak wielki facet, umięśniony, dodatkowo teraz usmarowany jeszcze krwią i brudem, siedzi i drży lekko, jak mały, przerażony chłopiec, podnosząc raz co raz przestraszone oczy w twoim kierunku. Piket, myślisz, ale to po nas przyszło, Fred, to po nas przyszło. Przecież Piket nie mógł o tym wiedzieć, że... No, czy ty czytałeś ten list? Rzucam w jego stronę. Ten facet, Piket. Załóżmy, że przyszło po nas piekło. Załóżmy. To kurwa... Ten list... Sugeruje, że on też wie, co tu miało miejsce. A teraz... Udajmy, że to, co wydarzyło się w tym mieszkaniu, to była halucynacja. Czy ciągle chce ci się wierzyć, że gość, w którego wpakowaliśmy parę koz w brzuch, a ty go porządnie jeszcze do tego skopałeś, ciągle, kurwa, próbował nas atakować jakimś gladiusem, a potem zrzuciliśmy go do wody i nie było go w tej wodzie? Czy chcesz mi powiedzieć, że gościu, który, nie wiem... zaatakował cię tam w łazience? Ten facet kurwa miał ołówek w głowie. On nie miał prawa żyć. Ale jednak żył. Albo ta kobieta. Ta kobieta w wannie. Czy to nie jest pojebane? Stary. Pierdoliliśmy się w niezłe gówno i do tej pory myślałem, że pan Piket wpierdolił się w jakieś grube sadomaso, uzależnił się od jakiegoś twardego porno i teraz będzie nam kazał załatwiać jakieś chore rzeczy, a przy okazji pierdoli coś o gościu, który maluje obrazy, brzydota i w ogóle, a jednocześnie jest, nie wiem, mistrzem kręcenia filmów sadomaso. Nie wiem, to był mój pomysł. Ale teraz ten list nabiera sensu. A to, że to nabiera sensu, powoduje tylko to, że mam sobie ochotę teraz strzelić w łeb, rozumiesz? Nie dam się zabrać jakimś mackom. Nie dam się zabrać jakimś kurwa wydłużonym dziecięcym rączkom. Fred, a jak myślisz? Gdybyś przystawił sobie lufę pistoletu do skroni, gdybyś nacisnął teraz spust i skończył to wszystko, co się stanie z Joanne? Istnieje szansa, że Piket stwierdzi, że uciekłem. Więc, nie wiem, rozpierdoli jej głowę o krawężnik. Być może. To co, Rej? Idziemy w to dalej, czy idziemy do kościoła, nie wiem, pomodlić się, poprosić o rozgrzeszenie? Nie wiem. Masz jakiś pomysł? Bo mi tej sprawy średnio się chce teraz prowadzić. Widzisz, jak Rej, siedząc wciąż w trawie obok zawartości swojego żołądka, pochylony patrzy na list, który mu rzuciłeś i nawet z ruchu jego warg chyba jesteś w stanie odczytać, na którym fragmencie jest potworności nie z tego świata. Czasem widzi pan, jak z człowieka wypełza dusza, porusza ustami Rej, czytając w skupieniu list raz po raz. Jednocześnie masz wrażenie, że słyszy cię, na pewno cię słucha i milczy dłuższą chwilę. W czym odkłada list i patrzy z powrotem na ciebie i w jego spojrzeniu dalej wciąż jest strach. Prawdziwy, taki zwierzęcy, dziki strach. Ewidentnie takiego Reja nie znałeś. Ten kość, żeby zrobić dobre wrażenie, potrafił
złapać kobietę za włosy i walnąć jej twarzą o kamienny kominek raz po raz. Tylko żeby zrobić odpowiednie wrażenie na dzień dobry na jej facecie. A teraz, jak małe, przerażone, zaszczute dziecko leży na ziemi w własnych żychach i krwi. Ale widzisz też coś jeszcze. Fred, równie dobrze możemy sobie palnąć w łeb teraz. Nie wiem, czy Pickett jest aniołem, czy demonem, czy to jego twór, czy wrogi. Ale kurwa, moja matka na to nie zasłużyła. Ona nic złego w życiu nie zrobiła. Ona już wystarczająco zniosła. Fred, jeśli to idzie po nas, przed tym się nie da uciec. Byłeś w studio. Ale kurwa, jak możemy znaleźć tego malarza i to uratuje moją matkę. Fred, pomożesz mi? Pomogę ci. Ale spróbuj mnie kurwa raz jeszcze dotknąć. Ja... Fred... Kurwa, Fred! Ray próbuje się ewidentnie zebrać w sobie i to, że powiedziałeś, że pomoże, na pewno to pomogło. To daje mu siły i wstaje z trawy i próbuje się jakoś otrzepać. Próbuje nadać swojemu głosowi jakiejś mocy, stabilności. Fred, bo to gówno weszło mi do głowy i mówiło do mnie głosem mojej matki, żebym ci wyciął twarz i rzucił pożeraczowi. I to jest to samo, co mówił ten typ z ołówkiem. Ten gość w łazience, co go sprzątnąłem. On też mówił, pożeracz. I opierdalał twarz jakiejś lasce. No, tak się to gówno nazywa, pożeracz. I on ci, rozumiesz, wchodzi ci do głowy, kurwa, rozumiesz, głosem mojej matki. No ale zrozum teraz, okej. Uznamy, że zrobił to ten szatan, ten demon z piekła rodem, który kazał ci wyrwać mi twarz. Jeżeli dalej będziemy w to brnąć, to on znowu o to poprosi. I co wtedy? Jak nie dotkniesz, to cię rozpierdolę. Nie, no jasne. Jasne. Twoja mamusia twoją mamusią, ale ja mam córę na karku. I tą sukę byłą żonę. Okej. Nie lubię jej teraz, ale źle jej nie życzę. Niech się rucha z kim chce i niech będzie szczęśliwa, ale... Wiesz, są pewne zasady. Dobra, wsiadaj, bo wyglądasz jak... Musimy skoczyć do motelu. Najlepiej takiego, który nie zadaje pytań. I daj podulnie wsiada. Dobra, ja prowadzę, bo ty nic nie widzisz. Jest tą krew. Możemy uznać, że znajdziecie jakiś podrzędny motel, który pozwoli wam wynająć pokój. Najlepiej taki jakiś na kartę. Na pewno takie są, że w ogóle nawet nie ma obsługi, tylko się zajeżdża, wynajmuje pokój, wchodzi, wychodzi i nikogo to nie obchodzi, co tam robiłeś. Im więcej ćpunów, tym lepiej. No wszystko jednak, jakaś musi być łazienka. Tak spać nie będziemy w tym motelu. Tylko chodzi o to, żeby się ogarnąć i przebrać. Dokładnie tak. Pokoje na godziny i te sprawy, jasne. Frej jeszcze dodaje, tam szykując się. Zauważysz na pewno, że nie ma broni. To jest jasne. Stracił pistolet. I też Ray się do tego przyznaje. Mówi, słuchaj Fred, jakby ty może się jeszcze wywiniesz, ale to gówno jak nas ściga. Kurwa, ja wiesz, zostawiłem broń, sprzątnąłem tego gościa i... Rozumiesz. Tylko kurwa znajdźmy tego malarza. Znajdźmy go, bo niech Pickett puści moją matkę. Wiesz, ile ja tam zostawiłem śladów? Wiesz, w ilu ja kartotekach to kurwy nędzy jestem? Ja też jestem spalony. Wiesz, gdyby nie było tam kurwa wrót piekieł, to byśmy to wszystko grzecznie posprzątali, wyszli i zamknęli sprawę. Ale teraz ja też jestem w dupie. Szczególnie, że rozjebałeś tam nie wiadomo co, zbiegłeś, robiłeś hałasu, na pewno zadzwonią nam policję. To nie jest byle jaki kurwa, wiesz... blokowisko, w których napierdala się sąsiad i kurwa przez 2 lata nikt nie dzwoni, aż ktoś kogoś zabije. Nie, tam wystarczy, że pies za głośno szczeka, to przychodzi policja. Wychodząc z łazienki, w nowych dresowych spodniach, sportowych butach i baseballowej kurtce narzuconej na t-shirt,
Wygląda jak młody kibic. Dobra, Fred, ale... Ale kurwa, jak my to zrobimy? Dzwonimy do Piketa? Co teraz? Bo tego artysty nie ma. Nie było go w studio i nie było go w tym mieszkaniu. Mamy parę śladów. Ray patrzy na ciebie pytająco. Mamy co najmniej 3 możliwości. No 4. Po pierwsze, Roger Moran, czyli ten detektywina, który próbował, wiesz, dowiedzieć się coś na temat tego, na temat tych ludzi, którzy go śledzili. Po drugie, ta Schillerowa, Carita Schiller, ta jego dupa, czy ktokolwiek to jest, też można się dowiedzieć. Wygooglać ją, może kolejna jakaś artystka, i dowiedzieć się od niej, co wie o Starkerze. No jest jeszcze nasz szefuncio kochany, pan Samuel Stone, a.k.a. pan Piket, czy odwrotnie, chuj wie. A czwarty krok to jakiś szefuncio mafii, R. Howard. Wiesz, ten kutas, którego udusiłem. Jak tam łezki już mu leciały przez oczy, bo nie wydalał z oddechem, zdążył wyszczekać pan Howard. A tak się okazuje, że tam na papierach znalazłem podpis RH, co oczywiście prowadzi mnie do Howarda. Ale myślę, że jak będziemy pytać o pana Howarda w odpowiednich lokacjach, też się możemy czegoś dowiedzieć. Jest gdzie się rozglądać, ale ty to się najpierw, kurwa, umyj, zaczniesz zadawać pytania, bo nie mogę się na ciebie patrzeć. Wiesz co, gdy patrzysz na niego, to wydaje ci się, że nawet umycie się nie rozwiąże sprawy. Patrząc na to, co sobie zrobił z twarzą, lepiej, żeby publicznie Ray dzisiaj się nigdzie nie pokazywał. Dzisiaj i może nawet przez najbliższy tydzień. Tak, zapomniałem dodać w klądzie, że mam takie plasterki jak ten Sin City na całej twarzy poprzylepiane. Wiem, obkleimy ci mordę bandażem i powiemy, że miałeś operację plastyczną. No tutaj to zrozumieją, to wielkie miasto. Czy coś. Dobra, nie wiem, najwyżej byś siedział w samochodzie, kurwa, kupię ci kapelusz z szerokim rondem i się zobaczy. Naprawdę, idź się umyj. Nie mogę na ciebie patrzeć. I to się umyć jeszcze raz. Kiedy Ray w końcu się ogarnie, kiedy może nie obandażuje twarz, a po prostu przyklei dziesiątki małych plasterków na twarz, na czoło, gdzieś pod oczy, na brodę, gdy obklei pół twarzy jakimś bandażem, jakimiś plastrami, które znalazł za lustrem, gdy w końcu wyjdzie ubrany i gotowy, to co w końcu zdecydujecie się zrobić? Gdzie pojedziecie? Za kilka godzin będzie świtało, ale chyba macie jeszcze czas, zanim skończy się noc. Fred na pewno jakby ma poczucie, że Ray tutaj oddaje mu inicjatywę wyboru miejsca. Jeżeli się go spytasz, to detektyw wydaje być się Rayowi dobrym pomysłem. Zawsze można wpierdolić takiemu detektywowi, sprawdzić, skąd rachunek, czek przyszedł albo coś, więc to jest to, co Ray czuje, ale zdaje się w zupełności na Freda. To, co Fred wskaże, tam Ray poleci. No wystarczy, wiesz, wygooglować. Więc patrzę, detektyw prywatny Roger Moran. Myślę, że nie stanowi to większego problemu. Jakieś małe biuro, gdzieś w pobliżu centrum. Bezproblemowo znajdziecie adres i można tam jechać. O ile pracuje w nocy. Może nawet lepiej, żeby nie pracował w nocy. Ma jakiś hotline? Na stronie w Google'ach znaleźliście tylko i wyłącznie adres i numer telefonu. No to zapisuję sobie. Nie ma żadnej nawet strony internetowej, którą można by było przejrzeć i która mogłaby wskazać jakieś dodatkowe informacje. Na pewno w sieci nie znajdujecie nigdzie jego żadnego zdjęcia tego człowieka. Zapisuję numer telefonu na razie, zapisuję adres na telefonie, żeby nie musieć za każdym razem otwierać tego Google'a. Dobra. Jedno mamy z głowy. Na razie. Ale co, dzwonimy do szefa? Bo może założył, że my się nie dowiemy. Albo dowiemy się, ale ominie nas to całe piekło, które tutaj wychodzi. A jak powiemy mu, że to widzieliśmy, że faktycznie coś nas atakowało, to może da nam wskazówki, jak kurwa nie umrzeć za każdym razem, kiedy coś wchodzi ci do głowy.
Rej zastanawia się dłuższą chwilę, marszcząc czoło, przy czym jeden z plasterków mu się odrywa. I świeża stróżka krwi zaczyna spływać po twarzy, ale ten chyba tego nie dostrzega. Kurwa, Fred, nie wiem. Ten piket... To chyba nie było z nim, ale... Matka zawsze mówiła, że tych aniołów i demonów są zastępy i... Kurwa... Nie wiem, tylko Fred... Kurwa... Chuj z tym okradzeniem go. Jakby... To kurwa już jest zupełnie nieważne. Tylko... Nie kozakuj, proszę cię. Niech on nie zrobi krzywdy, jeśli nie musi. Wiesz... Dobra, nie pękaj. Nie na darmo mówią na mnie szczur i nie na darmo, kurwa, jestem tak wysoko. Znaczy, byłem. Dzwonię. Pi, pi, pu, 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 pu. Pan Pickett. Jest środek nocy. Nie odbiera. Dobra. To wysyłam mu SMS-a. Proszę o pilny kontakt. Prawdopodobnie nie ma się co spodziewać odpowiedzi przed ranem. O ile w ogóle będzie chciał wam odpowiedzieć. Kurwa, jeżeli ten człowiek wie, w jakie gówno nas wysłał i co tu się dzieje, to naprawdę kurwa mógłby odebrać taki telefon. No nie? A ten skurwysyn pewnie smacznie śpi. Dobra, kurwa, już, nie zapędzaj się. Jak człowiek, no człowiek, jak to? Kurwa, ufok? Nie wiem, reptilianin, kurwa, zmienił ci się kiedyś na oczach? Widziałeś to gówno? To wyglądało jak z jakiegoś filmu science fiction, jak jakiś mutant zmieszany, no taki... No dobra, taki był w latach 70. Kurwa mi nie przypomina, już, kurwa, widziałem, dobra, już. A teraz spokojnie. Znaczy, kurwa, umrzemy i w ogóle... Taki w śniegu był, na Alasce siedzieli albo gdzieś. I psy były zmutowane z ludźmi i to wszystko... Jeszcze raz mówię. Przestań mi to, kurwa, przypominać. Jestem bardzo dobry w ignorowaniu rzeczy i to też mam zamiar zignorować, bo inaczej strzelę sobie po prostu w łeb i ci, kurwa, nikt nie pomoże. Dobra, dawaj, to jaki jest nasz następny krok? No to mielimy. I wrzucam. Carita Schiller. I tutaj internet nie ma żadnej odpowiedzi. Gdy wstukujesz w połączeniu z Los Angeles, gdy wstukujesz w połączeniu ze Starkerem, licząc, że znajdziesz jakieś zdjęcia, może artykuły opisujące związek tych młodych ludzi, bo instynktownie wydaje ci się, że jego partnerka musiała być przecież młoda i... To właśnie, internet nie zwraca żadnej informacji. Tak jakby ta kobieta w ogóle nie istniała. Chuj z nią. Dzwonię do jakiegoś znajomego z miasta, stąd. Bo przynajmniej próbuję sobie w myślach poszukać kogoś, kogo mogę znać. Kogoś, kto wisi mi przysługę. I chciałbym rzucić w takim wypadku na moją umiejętność, która się nazywa znajomość półświata. Proszę bardzo. No i masz. Ciesz się, no. Uśmiechaj się. Porażka, Fred, to oznacza jedno. Albo nikt nie odbiera, albo osoby, które próbujesz odszukać w pamięci, już od dłuższego czasu nie utrzymają z tobą kontaktów z powodu długów, których masz u nich. Albo wręcz przeciwnie, może nie chcesz się do nich odezwać z tego powodu, że jakaś kasa ciągle gdzieś komuś jest winna. Nie masz na dobrą sprawę, do kogo się zwrócić. Pierdolone miasto smutasów. Dobra, wstajemy. Nie, stary, z tymi bandażami wyglądasz jeszcze gorzej. No, nalepkami na mordę wyglądasz jeszcze gorzej. Ale wiesz, to się sączy, jak czegoś nie przylepie. No dobra. Dobra. Najwyżej cię wezmę z jakiegoś, wiesz, puna. Pocharatanego. Dużo tu takich. To co, zapalimy? Po niezłym ruchaniu warto zapalić, nie? No i odpalam peta. I mówię do... Reja. No to trochę nam się opcje zawężyły. Carita jest bogatą panią, ale nie wiadomo jak zarabia na swoje życie. Moi znajomi chuja się do mnie odzywają, albo mamu takiego
20 kawałków długu i nie wypada do niego dzwonić o takiej godzinie z takimi sprawami. No to co? Wpierdalamy się panu Rogerowi na jego, nie wiem, biuro, czy naprawdę czekamy po prostu do rana i gadamy z nim jak z człowiekiem? Myślę, że nie ma co czekać. Jakby mrok nam po piętach depcze. Czyli jak rozjebujemy miasto, to już do końca. Dobra, podoba mi się to. I tak nie mamy nic do stracenia w tej sytuacji. Bo jeżeli to piekło kiedykolwiek będzie chciało nas dosięgnąć, to nawet może, kurwa, nie wiem, wyjść z tego sracza, z którego przed chwilą wyszedłeś. Nie mamy też czasu. Starker ma opuścić Los Angeles, więc musimy się pospieszyć. Łatwiej go znaleźć tutaj niż Hug wie, gdzie pojedzie. Jeśli pojedzie, jeśli żyje jeszcze. To dawaj, no to chodźmy do tego detektywa. Może nie zapłacił czekiem, tylko, nie wiem, przelewem i ma wpisany jakiś adres. A pójdziesz ze mną na kurwy po wszystkim? Widzisz, że Rejowi usta zadrgały i z płuc wyszło tylko takie westchnienie. Fred, ja myślę, że to nie skończy się dobrze i nie będzie po wszystkim, wiesz? No to dzisiaj pójdziemy na kurwy, trzeba odreagować. Załatwione i klepię cię delikatnie po plecach. Dobra, chodź. Opuszczacie motel, kierujecie się do samochodu i jedziecie pod adres, który znalazłeś w internecie. Trzypiętrowa kamienica, pod którą parkujecie, jest raczej obskurna i zaniedbana. Wyłączacie silnik. Chwilę stoicie w ciemnościach. Na ulicy palą się pojedyncze latarnie, a wy zastanawiacie się, czy jednak macie chociaż trochę szczęścia dzisiejszego wieczoru. Bo bez słowa wpatrujecie się w tą kamienicę i widzicie, że na jednym z pięter pali się światło. Przytłumione, jakby zza zasłony, jakby może zza żaluzji, ale na drugim piętrze pali się światło. Kierujecie się w tamtą stronę. Noc już jest chłodna i zimny wiatr owiewa wasze twarze. Gdy podchodzicie do klatki schodowej, patrzycie na domofon i w samej kamienicy prawdopodobnie wynajmowane są biura jakimś małym firmom. Na drugim piętrze znajduje się małe biuro księgowe i agencja detektywistyczna. Fred, sięgasz do klamki, może już w twoich rękach pojawiają się wytrychy, ale drzwi ustępują wam. Najwyraźniej nawet zamki w tym budynku wymagają już naprawy. Kierujecie się po schodach. Światło się nie pali, bo jest środek nocy. W budynku nie słychać nic. Wszystko wydaje się martwe i pozamykane od dłuższego czasu. Ale idziecie jeden za drugim na górę. Ray pewnie z przyjemnością sięgnąłbyś do swojej broni. Położył na niej rękę, żeby poczuć się lepiej. Ale w miejscu, gdzie zwykle ją nosiłeś, zieje pustka. Ty, Fred, jak zwykle idziesz z tyłu, za Rayem. Może specjalnie zwalniasz kroku, żeby on szedł z przodem. I gdy widzisz, że robi to dosyć niepewnie, może znów myśląc o tym, co może was czekać na górze albo w tych ciemnościach, to sam też nie chcesz wysuwać się na prowadzenie. Ale gdy w końcu stajecie na drugim piętrze pod drzwiami, następuje taki moment, gdy któryś z was musi zapukać albo wejść do środka, zrobić cokolwiek, co pozwoli wam ruszyć naprzód i znaleźć Starkera. Sprawdzam delikatnie klamkę bez pukania. Tak, Ray. Nie wiem, czy się tego spodziewałeś, czy nie. Ale gdy naciskasz klamkę, gdy lekko pchasz ją do przodu, to drzwi uchylają się. Ledwie, ledwie, ale z całą pewnością są otwarte. Może w tej małej szparze, która powstaje pomiędzy drzwiami a futryną,
dostrzegasz słabe światło, które musi rozświetlać pomieszczenie wewnątrz. Nie spodziewałem się tego. Ja się tego obawiałem. Przestępuję ostrożnie przez drzwi i serce mi wali mocno. Spodziewam się usłyszeć ten obrzydliwy odgłos bzyczenia. Ale zamiast odgłosu bzyczenia do twoich uszu docierają ciche dźwięki muzyki. Spokojny jazz, który wybrzmiewa z mocno przyciszonych głośników, powoli rozpływa się po pokoju. Gdy niepewnie otwierasz drzwi, stajesz w małym, zaniedbanym biurze. Kilka blaszanych szafek pod oknami. Takich typowych na akta. Okna zasłonięte żaluzjami. Wejście do kolejnego pomieszczenia. Niewielki stolik i kanapa. I biurko. Biurko, na którym pali się mała lampka i przy którym siedzi mężczyzna. Trzyma w ręku szklankę. Przed nim stoi butelka, a obok niej jeszcze jedna. Na biurku od razu dostrzegasz broń. Trzyma jedną rękę zaciśniętą na niej, a drugą na szklance, którą właśnie przystawia do ust. Mężczyzna ma około 50, może 60 lat. Około 90 kg. Potężny facet. Siwe włosy. Przekrwione oczy, które podnoszą się w zmęczonej twarzy i spoglądają na was, kiedy wchodzicie do środka. Na wasz widok zaciska mocniej rękę na pistolecie. Ale nie robi żadnego gwałtownego ruchu. Nie podnosi jej. Przynajmniej na razie nie dostrzegacie w nim zagrożenia. Widać na pierwszy rzut oka, że to były gina, jak rozumiem. I wygląda na takiego, który nie zawaha się użyć broni. Wchodzę ostrożnie, powoli, z rękoma daleko rozsuniętymi na boki, tak żeby widział, że nie sięgam po broń. Wchodząc do pomieszczenia od razu kieruję się krok za krokiem, powoli w kierunku lewej ściany i tego pomieszczenia, stawiając przestrzeń Fredowi, żeby szedł w drugiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mężczyzna śledzi cię wzrokiem, ale jest oszczędny w słowach. Sunie za tobą, gdy przecinasz to jego biuro. Ale nie pyta, co tu robisz, dlaczego wszedłeś tu z butami i po prostu wchodzisz jak do siebie. Gdybym miał czas, to pewnie zastanowiłbym się i pozwoliłbym Fredowi gadać, on w tym jest lepszy, ale wypalam dosyć szybko. Mamy z kolegą problem, potrzebujemy pomocy detektywa, a słyszeliśmy od niejakiego pana Starkera, że pan jest dobry. Skończ pieprzyć. Powiedzcie mu, że zamyka oczy i wzdycha. Powiedzcie mu, że nie jestem problemem. Oczywiście. Jest pan rozwiązaniem. Przekażcie mu to. Problemu. Bo tak się składa. Nie musiał was tu przesyłać. Nie, źle pan zrozumiał. Jest okej. Nic nikomu nie powiedziałem. Tutaj patrzy, trochę gubiąc się w tym, o czym mówi ten facet. Przecież jeszcze mu nic nie powiedzieli. Dlaczego on myśli, że my od Starkera przyszliśmy? Z przerażeniem, trochę szukając pomocy, rzucał kratkowe spojrzenie w kierunku Freda. Unosi przy tym ręce do góry w geście, że nie chce zrobić gościowi krzywdy.
a jednocześnie ustawia się coraz bardziej na lewo, otaczając go, okrążając, zostawiając przestrzeń na to, żeby Fred mógł iść z prawej. Jaki jest twój zamiar? Czy zamierzasz się do niego zbliżyć? Zamierzam stanąć tak, żeby albo widział mnie, albo widział Freda, żeby w razie co Fred mógł go sprzątnąć. To biuro jest tak skonstruowane, żeby biurko, przy którym siedzi, było takie reprezentacyjne. Więc nie ma możliwości, żebyście zaczęli go otaczać z dwóch różnych stron i żeby on nie mógł was obserwować. Z całą pewnością cały czas będzie was miał na muszce. Tak czy siak, w takim razie przyszedłem pogadać, ale jakby jestem gotowy, że może zajść potrzeba rzucić się na niego i mu tą broń wyłamać, razem z palcami wyłamać z dłoni, tak? Dobra, człowieku, widzisz, że jesteśmy zmęczeni, widzisz, że też jesteśmy przetyrani przez życie. Skoro jesteś taki pewny, że wiesz wszystko, to może po prostu porozmawiaj z nami. Bo ty może przestałeś robić zdjęcia Starkera, ale to dla nas niedobrze, bo my teraz potrzebujemy jego znaleźć. Prosta piłka. Nikomu nic nie powiem. Przekażcie mu to. Starkerowi? Komu mamy to przekazać? I on w tym momencie mruży twoje przekrwione oczy. Patrzy najpierw na ciebie, a później na Reja. To was przesyła. Chuj cię to obchodzi. Znaczy, przepraszam. Przysyła nas pewien ważny jegomość. Nieważne skąd. Generalnie, jak widzisz, trochę przecierpieliśmy w sprawie tego, żeby odnaleźć pana Starkera. Ty wyglądasz, jakbyś zobaczył piekło. Więc może porozmawiajmy. Rozumiesz, potrzebujemy się dowiedzieć, gdzie jest Starker. Jakby ci to powiedzieć, pieniądze nie grają roli. Jak nie będziesz chciał powiedzieć, no to przyjdzie nas więcej. No rozumiesz, taki biznes. Nie chcemy mu zrobić krzywdy, jesteśmy po jego stronie. Kiedy mówisz, że przyjdzie was więcej, on zaczyna śmiać się pod nosem. Ale jest to taki gorzki śmiech człowieka, który może stracił wszystko, a może któremu jest wszystko już obojętne. Ale z całą pewnością widzisz, że twoje groźby w ogóle nie robią na nim wrażenia. Z czego się śmiejesz? Ja ci nie grożę, tylko chodzi mi o to, że... Podnosi rękę, w której trzyma szklankę i pokazuje palcem na stolik przy jednej ze ścian. Widzicie, że są tam szklanki i papierowa torba ze sklepu, w której wystają kolejne szyjki butelek. Napijecie się ze mną? Okej, jakby rozumiem ten gest. Podchodzę, biorę dwie szklanki, butelkę, nalewam. Nie chodzi o to, że ja ci grożę. Bo to nie chodzi o groźby. Ja ci po prostu mówię, że my przyszliśmy się dowiedzieć. A jak nas, nie wiem, rozstrzelasz, wyrzucisz przez okno, to nas, kurwa, gościu, który potrzebuje tych informacji, nie wiem, sprzątnie, zakopie, utopi i przyjdzie dwóch kolejnych pajaców i tak będzie przychodzić po dwóch. Więc jak chcesz zakończyć... Słuchaj, młody. Odpuść. Skądkolwiek przyjechaliście, ktokolwiek was przysłał, odpuśćcie. Spakujcie się, wsiądźcie w samochód. Jedźcie. Jedźcie jak najdalej można. To jest moja rada dla was. Jakby nasze rodziny nie miały noża na gardle w tym momencie, to wiesz, to byśmy pojechali na północ. Ale jak widzisz, jesteśmy zdesperowani i póki się czegoś nie dowiemy, to stąd nie wyjdziemy. Podaję Fredowi szklankę i rozumiem, że jest też fotel po tej stronie biurka, na którym można usiąść. O ile rozważałem wcześniej, żeby się na niego rzucić, teraz widzę, że gość jednak rozmawia wbrew temu, co twierdzi. Więc siadam w fotelu, biorę łyka, patrzę na Freda, czy mogę wejść mu w słowo i jak Fred zostawia mi tą przestrzeń na chwilę. Czy ja dobrze zrozumiałem? Czy myślałeś, że my jesteśmy od Starkera i że się go obawiasz? Miałem bardzo trudną noc i nie uwierzysz, co widziałem, co przeżyłem. Starkera już nie ma.
Zapomnijcie o Starkerze. Odpuśćcie. Puśćcie, póki możecie. Starker mnie wynajął. Ale sam chyba nie wiedział, z czym się mierzy. No zajebiście, fajna historia. Wiemy, dlatego, że cię Starker wynajął, bo inaczej nas by tu nie było. No konkrety, człowieku, no. Co chcecie wiedzieć? Gdzie jest Starker? No, 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 właśnie to. Ma go pan Howard. A pan Howard to kto? Jakiś władyka miejscowy? Nie wiem. Gościu, który rozpierdolił wszystkich na dzielni i teraz on rządzi? Konkret. I nawet nie wiecie, kim jest Howard. No tak się złożyło, że nie jesteśmy stąd. No bądź miły i po prostu nam powiedz, no. Na chuj te twoje uśmieszki. Nawet wam współczuję. Fajnie. A teraz mów. Howard rządzi połową miasta. Starker wynajął mnie, bo ktoś go śledził. Nie wiedział kto i dlaczego. Czego od niego chcieli, ale chodzili za nim. A ja za nim. I za nimi. Robiłem zdjęcia. I okazało się, że to pan Howard. Że jego ludzie czegoś chcą od tego chłopaka. Prowadzi masę szemranych interesów. Ale to, czego chciał od Starkera, chyba było związane ze sztuką. Jest jakimś pieprzonym koneserem sztuki. Wiecie, jednym z tych wariatów, brającym noże, zbroje i inne świecidełka. Stare świecidełka. W twoim domu, Beverly Hills, ma pierdoloną galerię. Więcej tam obrazów niż w niejednym muzeum. Nie wiem, czego chciał konkretnie od Starkera. Nie chcę wiedzieć. I wy też nie powinniście chcieć wiedzieć. Ci, którzy wchodzą w drogę Howardowi, jeżeli mają szczęście, znikają. Jeżeli tego szczęścia nie mają i nie kończy, ale widzicie, jak jego dłoń zaciska się na broni. Jeszcze mocniej knykcie jego palców bieleją. Po wymienieniu spojrzeń na wspomnienie starożytnej broni, świecidełek, jak on ten gość to ujął. Ale wiadomo, o co chodzi. O ten Clarius, Clodius, Clavius, to, o co Fred mówił. Kurwa, to musi być ten gość. Się składa, że my znamy takich ludzi. Współpracowaliśmy z nimi kiedyś, prawda? I to nie jest problem. Ten cały Howard ma pana Starkera. U siebie gości, jak rozumiem. My z nim porozmawiamy. Naprawdę po tym, co dzisiaj widziałem, ci ludzie, jakkolwiek straszni, potężni by nie byli, w obliczu gniewu Boga wszyscy jesteśmy. Zamknij się, już. Mój kolega dzisiaj za dużo razy w główkę dostał. Spokój się. Kurwa, udzielił ci się klimat biura, kurwa, z lat 80. i kurwa dymu w powietrzu i palonych papierosów? Dziękujemy panu za informację. I teraz sobie po prostu wyjdziemy i pan zapomni, że istnieliśmy, tak? Jasne. Cokolwiek chcecie. Dopijam grzecznie drinka. Mierzę się chwilę z nim spojrzeniem. Chcę mu pokazać, że mój ból jest większy niż jego ból. Jakby to, że on to coś siedzi najebany i snuje, niech spojrzy w moje oczy i niech zobaczy, kurwa, w moich oczach to, co ja widziałem. I Ray, kiedy mierzysz się z nim spojrzeniami, to nie jesteś pewien, czy twój ból jest większy niż jego. Bo oczy, w które patrzysz, w te przekrwione oczy, masz wrażenie, że one dużo widziały. Jakby za dużo. Nawet przez moment mężczyzna nie odwraca spojrzenia. Pustym wzrokiem świdruje cię. Masz wrażenie, że on widział coś.
nie mamy na to czasu. Jakby mam matkę, którą muszę uratować, nim to gówno z piekła mnie dopadnie i nim Fredowi odwali do reszty. Więc grzecznie dziękuję. Odstawiam pustą szklankę na biurku i podnoszę się z fotela. Spoglądam na Freda, czy jest gotowy opuścić lokal. Do widzenia. I ostatni raz, gdy odwracacie się, to widzicie go, jak przystawia szklaneczkę do ust i odprowadza was wzrokiem. Wchodzicie po klatce schodowej na dół, dalej w ciemnościach, ale już chyba z konkretną informacją, gdzie powinniście szukać towaru dla pana Piketa, gdzie powinniście szukać Christiana Starkera. Nie wiadomo jeszcze, z czym musicie się mierzyć, kim w rzeczywistości jest pan Howard i dlaczego Roger Moran był w takim stanie, ale z pewnością zatrzymujecie się przy drzwiach wyjściowych, kiedy słyszycie huk wystrzału gdzieś na górze. No ja pierdolę, no...